Cześć. Dobry. Jak masz na imię? Przedstaw się nam. No, nazywam się Radek Bogacki, mam 13 lat. Radek, zadzwoniłeś do mnie z dramatycznym apelem. Jakie są twoje marzenia, Radek? Nie wiem, tak szczerze pan powiem, żeby się mamie żyło lepiej. Mhm. Mama długo choruje już? No ja o skąd pamiętam? Tu nawet on codziennie potrafił mieć do szpitala, bo siedział po parę miesięcy. Raz była w takim ciężkim stanie, w śpiączce. Po prostu spała cały czas. I mama miała na to 7 dni, żeby się obudzić. I za 6 razem się obudziła. Po prostu ciężko jest, tak panu powiem, szczerze, jest bardzo ciężko. Ja chcę, żeby ludzie pomagali. Nie wiem jak to określić. Swoimi słowami. No, moja mama się źle żyje, pani nie ma pieniędzy, ani ledwo, tak powiem, wiąże koniec z końcem. Naprawdę, pomóżcie, bo no, nie wiem co powiedzieć naprawdę. To chyba dom się zawala, z jednej strony już jedne większe uderzenie wiatru i koniec z dachem. Dachu nie ma. To się kończy wszystko. Także naprawdę proszę was, pomóżcie. Kochani ludzie, bardzo bym prosił o pomoc. Naprawdę jest ciężko, no naprawdę nie ma jak żyć, nie ma z czego. Może pan tam w kuchni, jak ulewa jest, to cieknie dach? Trzeba z parasolką siedzieć? A jak pan patrzy tam przez te kasetony, jak leci? Jakie krople? Thank you.
we Wrocławiu zrobili operację. No, na to widzę, a na to już nie widzę w ogóle, bo po amputacji już nigdzie nie chodziłam, do żadnego lekarza. Gdzie pojadę, z kim pojadę, na czym pojadę. To już to oko lewe zostało już skazane, tylko jeszcze człowiek operuje tym prawym. To zoperowane. To zoperowane, tak. Jakie ma pani marzenia? Pani Zbigniewie, człowiek ma... Jakie mogę mieć marzenia? Po prostu bym potrzebowała mieszkania, jakiegoś mieszkania, żeby... Bo to nie mówię, nie idzie żyć, naprawdę. Człowiek takie potrzeby załatwia na łóżku. A nie, jak ktoś idzie, człowiek, mąż wychodzi, żeby no, bo, no jak człowiek, sam się krępuje. Łazienka, nie ma, nawet nie ma dojścia do niej, bo jest taki wysoki próg. Tu są też progi, wózek się niszczy. Ileś razy przejedzie, albo zaraz rusza się to wszystko, albo no nie ma, naprawdę nie ma gdzie tu mieszkać. A na początku to najpierw mnie nosili wózkiem po schodach, a teraz szwagier męża, brat zrobił podjazd taki prowizoryczny, żeby zwozić i to naprawdę... Nawet kiedyś prosiłam pomoc panią Jaworowicz. Najpierw do niej zadzwoniłam. Nakazała mi napisać takie podanie. Zrobić płytkę z całego domu. Ja to wysłałam wszystko. Za jakiś czas przyszła odpowiedź, że mi się pomoc nie należy. Na nią. Bo nie macie tutaj wody, żadnych sobie. Nic nie mamy, ani wody miejskiej, ani kanalizacji, nic. A pompa już się zepsuła więcej jak 8 miesięcy, mąż ze studni ciąga wodę. A to nie chcą. I też już wysiada. Też chłop już nie ma siły. Jak to się mówi, kobiety dźwigać jeszcze i. I także. Ale nic tu nie można zrobić, nic, bo dzwoniłam do PCPR-u, żeby mi zrobili. Bariery usunęli, nie mogą, bo nie mam aktu własności i oni mi tego nie zrobią. No i taką... Kanalizacja jest w tym domku? Kanalizacja jest, tylko podłączyć, no ale mówię, muszą się zgodzić. Czy nie macie w domu? Nie mam. Ani wody miejskiej, nic. To wody mamy ze studni. Wodę ciągam ze studni wiadrem. Ja nie, ja tylko mąż. Także, no mówię, nie ma się tu czym chwalić, naprawdę. Dobrze, że pani chociaż siły ma takie, dużo siły w pani jest, daje wam po pogody. Pani Zbigniewie, ja już byłam na skraju załamania. Ja już chciałam samobójstwo popełnić. Sobie może dobrze zrobię, ale temu dziecku? Bo mąż zaniósł podanie znowuż na leki, nie? Aha. Bo przecież już wziął na kreskę, bo u nas jest tak, że aptekarka mnie zna i daje leki na zeszyt, a później przychodzą pieniążki. Mąż idzie i oddaje, nie? No, bo jak mam zrobić to? No wie pani co, chleba pani nie kupisz, ale to muszę mieć. No to muszę mieć. Czy żebyś felknął? Nie. To muszę mieć, bo inaczej człowiek nie... Mówię, mam takich ludzi, że w sklepie biorę na kreskę, bo to się inaczej nie da żyć. Ale przyjdzie renta, przyjdzie takie opiekuńcze. Nie miałeś. To za twoją odwagę się spełniło. Ja się chyba spodziewałam, to może być. No podziękuj panu. No jak? Człowieku, to by, ja bym ci w życiu tego nie dała. W życiu. Wiem, że tam GTA się pojawiało na profilu, ale jest za małe na GTA. Wiem. A to tylko zdjęcie. Ale naprawdę... Naprawdę, nie? Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiesz, co powiedzieć. No widzisz? Tak jest. Co zrobić? Co ty robisz? Że będzie woda i... Max? Co?
Maksiu. Czy znowu śpisz cały nas z Pancią, czy idziesz do mnie? To jest taki... Czysty pies, myję się i przyjdę do pani. To jest taki przyjaciel. Myję się i przychodzi do... Tak, tak. Tak. Bo inaczej on nie ma prawa... On nie ma prawa wskoczyć na łóżko. Ale żeby tylko mąż wyszedł do sklepu. Tak płacze, że nie idzie w domu wysiedzieć. Ja już krzyczę. A on w okno razem ze mną siedzi, firankę odsuwa i patrzy, kiedy idzie. A jak już zobaczy go z góry, że idzie, to już pod drzwiami czeka. Tak płacze. Nie widziałam takiego psa, żeby tak płakał. Połóż się. No był pies, po prostu czuje, nie czuje, że... Ja mu życie uratowałem. Tak. Przywieźli tutaj, przynieśli tutaj, rzucili pod bramę. Pudełku. I to w styczniu. Taki, proszę panią, taki o, prawie że już zamarznięty. Ja go pod kołdrę, ale coś mi... No, a mąż mój nie, on zostanie. On zostanie. I tak został. I on po prostu się tym odpłaca. A jak mi się naśladuje, nogi chowa pod ten. No. A ja tym siedzę przed furtką, razem... Ja siedzę tak na ulicy, nie? Na chodniku koło furtki, a on koło mnie. I nie pójdzie. I nie pójdzie nigdzie, ja się nie ruszę i on się nie ruszy. Dobry wieczór, kochani, jesteśmy w domu państwa Bogackich na Opolszczyźnie pod brzegiem. W domu przepełnionym cierpieniem, przecierpionym straszną, niewyobrażalną biedą, ale jednocześnie w domu przepełnionym niesamowitą, niewypowiedzianą miłością. Szczególnie miłością tego 13-latka, który obok mnie siedzi. I niesamowitym zrozumieniem i ciepłem, które płynie od tego faceta po mojej prawej stronie. Kawał chłopa jest, ale płacze. Płacze, bo nie jest łatwo. Ci ludzie mają 120 zł zasiłku na leki dla pani. Pani nie ma nóg z powodu cukrzycy. Pani jest codziennie dializowana. Jak jest lepiej, to 3 razy w tygodniu. Jak jest gorzej, gdyby chciała się napić jakieś herbaty czy wody na tyle, na ile po prostu ma pragnienia, to musiałaby być codziennie dializowana. Tu jest dramat, tu jest straszne cierpienie. Tak jak mówiłem już, cierpienie przepełnione miłością, miłością rodziny. I apeluję do was, proszę was, musimy pomóc tej rodzinie. Oni mieszkają w walącym się, dosłownie walącym się i nie ich własnym domu. Remontować tutaj szkoda pieniędzy. Pani nie ma wody bieżącej, nie ma łazienki, nie ma po prostu niczego. Wszystko, co ma, to ten wózek inwalidzki i jeszcze nadzieję. I syna, który odnalazł was poprzeze mnie w tym internecie. Bardzo was proszę o to, abyście zechcieli wesprzeć tę rodzinę. Na co zbieramy? Państwo mają swoją ziemię tutaj w Lubrzy, pod brzegiem. Chcielibyśmy wybudować na tych państwa parterowy, malutki, skromny domek. Taki 60 metrów kwadratowych, przystosowany do wózka inwalidzkiego. To nie są wielkie pieniądze. Być może jest to 60 tysięcy złotych, być może 80. Całe wyposażenie specjalistyczne dla pani zafunduję ze środków własnych. Apelujemy do was, włączcie się w tę akcję. Jest listopad, za chwilę święta Bożego Narodzenia. Zamiast kupować zabawki, które dzieciaki rzucą następnego ranka do kąta, kupmy coś, co tym ludziom da lepsze jutro. Kupmy im nadzieję, kupmy im czas. Ten czas na wózku, który pani ma dla tego 13-latka, który jest niesamowicie odważny. To on mnie znalazł w internecie. To on wyprawiał cuda wianki, żeby mail do mnie dotarł. No i tak tu dzisiaj się znalazłem, w tym domu, który potrzebuje waszego serca, waszej pomocy.